Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 28. kolejki Korona Kielce Piast Gliwice. Z nami jest trener drużyny gości, pan Waldemar Fornalik. Trenerze, chciałbym poprosić o kilka słów podsumowania po dzisiejszym meczu. Dobry wieczór. Na pewno nie był to dla nas łatwy mecz. Korona w ostatnim spotkaniu z Wisłą Płock zaprezentowała się naprawdę bardzo dobrze, bardzo solidnie, wygrywając 4-1 na wyjeździe, pokazała, że jest zespołem skonsolidowanym. W pierwszej połowie, kiedy wydawało się, że zaczynamy kontrolować grę, że to my będziemy jak gdyby prowadzić tą grę, no straciliśmy bramkę. Bramkę, która no trochę zdeprymowała zespół. Nie potrafiliśmy złapać płynności w grze, nie potrafiliśmy wymienić kilku takich szybkich, dokładnych podań. No i nie wyglądało to najlepiej. Po przerwie wyszła już inna drużyna, bardziej zmotywowana, zmobilizowana przede wszystkim. Mówię o Piaście, graliśmy szybciej, doprowadziliśmy do sytuacji, po której wyrównaliśmy, były strzały na bramkę. Szkoda, że nie udało nam się tego meczu zakończyć wcześniej. Przy stanie 2-1 mieliśmy 100% sytuację Patryka Tuszyńskiego. No niestety ta piłka nie wpadła. No i końcówka zrobiła się trochę nerwowa, gdzie Korona rzuciła na szale wszystko, co ma najlepsze i było nerwowo pod naszą bramką. Mogliśmy tego uniknąć, ale tak jak powiedziałem, trudny teren, trudny mecz i bardzo cenne punkty, no, które zawsze cieszą, szczególnie no, po takim meczu. O, trudno się komentuje takie spotkania. Jesteśmy bardzo źli na to, co się wydarzyło dzisiaj na boisku. Mecz dobrze się dla nas rozpoczął. Wydawało się, że mamy to pod kontrolą. Dobrze weszliśmy w spotkanie. Coraz pewniej też się zespół czuł. I nagle druga kartka Kuby Żybrowskiego pokrzyżowała nam wszystkie plany. O ile w pierwszej połowie jeszcze dobrze ustawialiśmy się dwoma liniami i neutralizowaliśmy dobrze strefy i ataki przeciwnika, to o tyle w drugiej połowie niestety za bardzo się cofnęliśmy, co było konsekwencją straty dwóch bramek. Na koniec wiadomo, już przy tak niekorzystnym wyniku nie było kompletnie czego bronić, to też staraliśmy się za wszelką cenę jeszcze doprowadzić do wyniku wyrównującego. Niestety tak się nie stało. Z tak dobrym przeciwnikiem, jakim jest Piast Gliwice, grając w dziesiątkę, no niestety trudno jest rywalizować w spotkaniu. To tyle.